Hej, cześć, siemano wam ludzie. Słuchajcie, jesteśmy w kolejnym odcinku z gry Splinter Cell Blacklist. Na razie jeszcze mamy te jakieś tam... Oh fuck. Zaćmienia mózgu, że tak powiem. Dajcie mi snajperę. Nie mam snajpery? Fuck. Nie mam nic. O lol. Mam tylko jakąś gównianą broń. Ja pierdyle, nic nie mogę zrobić. Fuck. Ale ta broń jest gówniana. Masakra. A nie, mogę zmienić broń. Co to miało być? Gin szmato. Boże, jeszcze idą? Serio? Czemu on... O, właśnie. Aha, mam tylko dwie bronie, super. Jebut. O to chodziło. Gdzie ten nasz... Aha, tutaj jest. Myślałem, że coś jest nie tak. Gdzie on tam się wbija? Na YOLO. Co za typ w ogóle? Nie mogę Nocto, kuźwa. Jeb. Wow. Ej, nie zgadzam się, że zginę, nie zgadzam się. Fuck! No lol, zaraz zginę. Jesus. Dobra. Adios. Następny i będzie na tyle. Gdzie nasz ziomek? Chodź, ziomuś, chodź. Coś czuję, że to nie wszystko. Aha. A znając życie, to jakiś tylko pionek w całej tej grze. Dziwny koleś. Zdechnąłby ten, mu życie uratował, ale nie, on jest nieważny. Po co? Dobra. Dajmy pomiń. O, Jesus. Dobra. Zobaczymy, co tu się będzie działo. So why are we still standing here? Because Grimm doesn't buy that it's Iran? Don't you have a systems calibration to run? Jak go spławiła, serio? Every time the engineers leave intel laying around, it's to set us up. Could be they panic. Sadiq wouldn't have been there if he knew we were coming. We can't be the reason the country gets into the wrong war.
Dobra, mamy kolejną misję. Ta jest ukończona, tu mamy nową. Dawać mi interfejs. Dodatkowe, dobra, tu jest ta główna. Rozpocznij odprawę. O, lecą info na cały świat. What the hell did we just do? We found documents. We didn't prove Iran was involved with the blacklist. Well, they don't seem to be too concerned with the details. Bogus documents are not Congressman's blood. All I can see is Iran. Caldwell's gonna declare war unless we can give her another solution. That mean we don't have one? No. We have this. The old U.S. Embassy in Iran, isn't that Quds Force HQ now? Hell of an ambitious op for Caldwell. It isn't her op. It's mine. So what? What, we just don't tell her that we're going into Iran, the President of the United States? What is your plan? This is risky, Grim. Even for us. It's the only way to stop a war. Yeah, or start one. Dobra, zacznijmy misję w takim razie. Serio? Sending it to your upset. This is one of the most secure buildings on the planet. There is no way. Getting in isn't going to be the hard part. The Quds servers are air-gapped. We have to physically pull the data? I'm sending the hardware specs to your workstation. But we can't just... Let's know. More go, Charlie. Dobra, zobaczmy. Wow, ile kasy mam. Może w końcu kupię jakieś coś, coś? Gadżety. Wdupiam te gadżety. Pistolet. No, ten jest fajny. Ha, nie mogę tego odblokować? Boże, porozmawiaj z Grim. No nie wierzę. Nie mogę, kurczę. Dobra, czyli wiem, co teraz mam zrobić. Mam wejść tam na górę, gdzie ten koleś siedzi w tym warsztacie całym i rozbudować ten warsztat, żeby dopiero móc kupić jakąś broń. Serio. O kurde. Czyli kasa się przyda. Czemu napisów nie ma? Wow. I don't talk to American spies. Not even when they have a targeting solution on your wife and child. I mean, that is them that just came off the market, right? Looks like Gorma Sabzi for dinner tonight. You bastard. Take a deep breath and think this through. I need to get inside QF headquarters. I need answers. We have nothing to do with the blacklist. It's gonna take more than your word to stop a war. Put this in your ear. Nie krzyw żadnego. O Boże, znowu to samo. Nie! Fuck, tam jest typ. No i po misji.
Jasny gwint. Czekajcie, muszę to... B. Obezwładnienie. Nie chcę tego. Co ja zrobiłem? Wyrzuciłem jakieś gówno. Co to było? Koleś z tej strony siedzi długo, długo, i później idzie na lewą stronę, więc to może być dla mnie odpowiedni moment w ogóle, żeby tam się dostać dalej. A, jeszcze po drugiej stronie, fajnie! Oh fuck. We've made some improvements since 79. Uh-oh. Uh-oh. Nie wiem, kurde, jak to przejść. I want to be clear. If I see you harming a single... Będzie zajebiście ciężko, coś czuję. No idź, 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 idź. Nie daj się nikomu zauważyć, żeby to jeszcze było takie kuźwa proste, jak tu wszędzie pełno typów łazi. Po drugiej stronie nawet jest koleś, po tej stronie, tam przy wejściu, no to jasne. Teraz mnie ten typ po drugiej stronie zauważy i będzie dupa. Ja pierdyle. Nie! Co to ma być w ogóle? Ja pierdyle. Boże, to będzie po prostu epicki odcinek epickich failów. Nie mam zielonego pojęcia, jak to przejść. Francowa ta. Aha, tu jest to gówno. Jakby w to pisnął. Kurde, zostali zaalarmowani, co teraz? No, obezwładnienie niby. Oho! Tak, no jak ja tam mam przejść? O, w dupę. Gisz ma to! Nie wierzę. Spróbuję jeszcze raz. Sam,
your American minders. It's for you to know I'm not alone. Kind of you. Sam, when you get inside, access their servers. Plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Copy. Going through the guards is going to be tough. Going over their heads... Zajebiście. Dobra, zamknij japę, bo mnie wnerwiasz, koleś, już. O kurde. Jak będę w środku, no to jak będę w środku, a nie teraz, kuźwa. On idzie tutaj, tamten idzie tutaj, jeszcze tamten z tyłu przejdzie może tutaj. I będzie super. Jakbym go... Też nie, no ale jaja, ale jaja. Ani go nie mogę powalić na ziemię, ani nic. Bez sensu. Tędy raczej nigdzie nie przejdę, chyba że tam gdzieś. A chuj wi. Sam, when you get inside, access their servers, plug in that flash drive I gave you. It's tricked out to pull everything they've got on the blacklist. Dobra, słuchajcie, teraz spróbuję to zrobić dobrze. Jeżeli nie pyknie, no to trudno. Będę musiał jakoś po prostu sam się przemęczyć z tym. Nie będę po prostu przedłużał tego nagrania. Będzie krótsze, no bo będzie, ale no trudno. No już mi jakieś gówno widzi. Ciekawe co. Wow! Oho. Czemu ten koleś się nigdzie nie przemieszcza? A teraz poszedł, dobra. Fak, no tamten już szmaciarz idzie. Nie, dobra, bez sensu. Słuchajcie, kochani. Skończę ten odcinek i po prostu sam będę jakoś próbował go tam przejść, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia jak. Także trzymajcie się i mam nadzieję, że do zobaczenia. Hej!